Witam bardzo serdecznie wszystkich czołgistów w kolejnym odcinku serii Pokaż co potrafisz. W tym odcinku zobaczycie bardzo fajny czołg 8 tieru, czołg ciężki, chiński, 110, a gracz, który właśnie pokaże nam bardzo dobrą bitwę na tym czołgu, na mapie Lakeville, to Newmaster z klanu PSQDX. Cześć Newmaster. Cześć, witam. Słuchaj, w zasadzie Newmaster, czyli nowy mistrz. Dlaczego wybrałeś ten nick w grze World of Tanks? Ponieważ chciałeś zostać nowym mistrzem tej gry? Czy być może ten nick wędruje za tobą już po innych grach? Powiem ci, że wybrałem go w sumie tylko do WOTA, ale to się wzięło tak praktycznie znikąd. Myślałem nad nazwą, nad wymyśleniem jakiegoś nicku, no i tak mi przyszło do głowy Newmaster. Przypuszczalnie chciałeś na początku być New Multi, ale zauważyłeś, że jest już jeden New Multi, więc zostałeś New Masterem. Nie, oczywiście, żartuję. Okej, okay. Lakeville, fajnie, 75% szans na zwycięstwo, czyli tak naprawdę mogłeś być spokojny o zwycięstwo, więc jaki miałeś plan na tą bitwę spotkaniową? Na początku od razu... Standardową, przepraszam. Pchałem się do miasta. Oczywiście linią tam najbliżej końca mapy, żeby nie zostać wyspotowanym i nie zebrać jakichś tam buł na początku. I agresywnie podjechałem właśnie tutaj do tego miasta, żeby jakieś pestki zrobić na sam początek. Mhm. 110 czołg chiński 8 tieru, tak jak mówiłem, trochę niedoceniana. Wszyscy raczej preferują IS-3, nawet było to widoczne na kampaniach. Teraz nowe CW, nowa mapa CW, gdzie walczy się 8 tierami również. Też IS-3 są bardziej preferowane. Jak twoim zdaniem właśnie oceniasz ten czołg? Czy jest lepszy niż IS-3? Jakie on ma zalety, jakie wady? Od czego jest lepszy od IS-3 i od czego jest gorszy? Jeśli miałbym wybierać pomiędzy 110 a IS-3, to wybrałbym jednak 110, bo w walce 1 na 1 ma większe szanse przez swoje szybkoszczelne działo. Ono naprawdę sypie szybkie pestki z fajną penetracją, nie taką jak IS-3, ale też jest ok. I co tu jeszcze można powiedzieć? Na pewno pancerz też jest bardzo dobry. 110. Chociaż IS-3 po tym patchu według mnie jest teraz kompletnie OP. Mhm. Czyli można powiedzieć, na pewno jest nieco mobilniejszy niż IS-3. Działo ma szybciej strzelające. Celność tego działa to 0,38, więc celniejsze jest chyba niż działo IS-3. Czas celowania 2 sekundy i 0,9. Jeżeli chodzi o pancerz, z przodu 120,90 po bokach, wieża z przodu 201 i po bokach 148. Czyli jest jednak miękciejszy niż IS-3, ale mobilniejszy i szybciej strzelający. I oczywiście również nadaje się ten pancerz chyba do kontowania, nie? Właśnie nie, to jest pancerz, w którym po prostu podjeżdżamy do przeciwnika przodem. Nie kontujemy, ponieważ... Jak skontujemy, to tak samo jak w IS-7 jest ten pancerz, gdzie łatwo wchodzi, nie? Dokładnie. Czekaj, wtedy aż łatwiej to... praktycznie wszystko. No, widzicie, są te pancerze takie pochyłe z przodu kadłuba. Tak rzadko gram na tym czołgu, że właśnie o tym zapomniałem. 75% mieliście szans na zwycięstwo, a przegrywacie. Macie prawie 4000 mniej HP. No, sytuacja kiepska, a tobie zostało. W zasadzie jesteś na hita od IS-3, nie? Dokładnie, przy dobrym losowaniu hit i po mnie. Czyli jak na razie 3000 obrażeń, jeden zniszczony czołg. I no, jak widać, nawet tutaj Komet cię przebił. Już tylko 260 HP ci zostało. No i co teraz planowałeś w tej sytuacji? W sumie teraz już myślałem, że to będzie przegrana bitwa. Jeśli jak ten IS-3 teraz wyjechał, to już myślałem, że pójdę sobie do garażu. I chciałem zrobić jeszcze jak najwięcej obrażeń, trochę ich poobijać wrogów.
coś jeszcze zrobić w tej bitwie, ale na pewno nie liczyłem jeszcze na zwycięstwo. Czyli teraz obserwujmy tą sytuację. 100 zostało ci HP, czyli w zasadzie jesteś napierdnięci od każdego czołgu. No i z jednej strony Love, z drugiej IS-3, jeszcze gdzieś tam wędrujący IS-6, gdzieś tam jeszcze Cromwell B. No sytuacja kiepska, ale coś nagle ten twój pancerz stał się nie do przebicia, nie? Dokładnie. Nawet z tyłu zrekoszetowałem od lwa, który ma bardzo dużą penetrację, także no dziwne rzeczy się działy. Mhm. Tak, jeszcze zerkam na cyferki. Prędkość maksymalna 40 km na godzinę, do tyłu 15. Depresja działa, to jest 6 stopni. Zasięg widzenia 380 metrów. Czyli można powiedzieć taki czołg bez większych wad. Bardzo fajny właśnie do takiej dynamicznej bitwy z możliwością jeszcze przyjęcia sporo na klatę. No tutaj błąd popełnił Lew. Najpierw miał wyjechać IS-3, a później on powinien wyjechać. Tutaj błąd przeciwników. I jak widać, z boku nawet się przebić nie mogą. No i IS-6 został. Czyli w zasadzie teraz sytuacja się obróciła już. Wy w tej chwili macie prawie 1000 HP więcej. 12 do 11. Chyba już uwierzyłeś w zwycięstwo, nie? Tak, teraz już myślałem, że naprawdę to będzie prawdopodobnie łatwo wygrać. Chociaż ten Cromwell potem na końcu tutaj przyjechał, o właśnie teraz. Się bałem, że mnie jakoś oplankuje dziwnie i mnie po prostu zabije. Mhm. No już ponad 6000 obrażeń, nie wiem czy to zauważyłeś w czasie bitwy. Czyli już jak na ten czołg naprawdę bardzo dobry wynik. Przypominam, ten czołg strzela po 320. Zwykłe pociski, to są pociski przeciwpancerne, które mają 215 penetracji. No tutaj już załączyłeś podkalibrowe, ostatni podkalibrowy. Tak, wcześniej się strzelałem właśnie z tym ISM-3 i chciałem, żeby wszystko weszło, żeby nie było jakichś dziwnych dingów, żeby jak najlepiej to wyszło potem. No i co? Teraz wisienka na torcie, trzeba zrobić specjalistę. Jeszcze na koniec Cromwell nie przebił specjalista. No i zerkamy na wynik. Stalowa ściana bardzo zasłużona. Specjalista High Caliber i Spartanin, oczywiście as pancerny. I prawie 6768 obrażeń. Naprawdę bardzo dobry wynik jak na ten czołg. No i prawie 4000 zablokowanych na pancerz. W zasadzie te 4000 blokowałeś, jak już miałeś 100 coś HP ci zostało, nie? Tak, to już było to właśnie ostatek HP. No i EXP 1752. No tutaj zarobiłeś 9000 na plusie, mimo wystrzelonych wszystkich goldowych pocisków. Dokładnie. Bitwa, jak widać, szybciutka, 7,5 minuty. No to w zasadzie tyle, no. Moim zdaniem 110, gdyby nie to w sumie małe opuszczanie działa i to skupianie jednak, bo ono jest dość uciążliwe, to byłaby naprawdę OP. Wtedy by nie miała praktycznie wad. Chyba zdecydowanie trzeba założyć na ten pojazd ładowanie, wentylację oraz stabilizator pionowy. Dokładnie. Bo już nie pamiętam dokładnie, co on tam ma, ale on jest takim czołgiem raczej do puszowania. On może działać w pierwszej linii, jak widzieliście, pancerz bardzo ładnie. I tak ty mówiłeś, że on, ten czołg nie jest najlepszy do takiego typowego kontowania, bo wtedy jest pod kątem ten pancerz na kadłubie. Lepiej nawet wyjeżdżać przodem, tak V-ka 9 tieru, nie? Tak, dokładnie. Okej.
No to w zasadzie tyle. Ja tylko przypomnę, że od jutra, od godziny 7 do wtorku do godziny 7 mamy tańsze 6 i 7 tiery niemieckie, radzieckie oraz czołgi premium oprócz T-34-85 i T-43. Również dwa razy PD załogi w każdej bitwie oraz 50% zniżki na resetowanie umiejętności załogi. No i możemy zyskać jeden dzień premium, niezbyt dużo, jeżeli zniszczymy 25 pojazdów niemieckich oraz 25 pojazdów radzieckich, grając czołgiem 5 tieru lub wyższym. Chciałbyś jeszcze kogoś na koniec pozdrowić? Oczywiście. Chciałbym pozdrowić moich plutonowych, z którymi najczęściej gram, czyli Bajana, Drago, Vega, Binka i Maćka oraz cały klan, w którym jestem, czyli BSQDX. Przyłączam się do pozdrowień oraz zapraszam do następnych odcinków. Na razie, trzymajcie się. No cześć.